Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie, słuchajcie, w unboxingu kolejnej paczki. Kolejna paczka od was, od widza. Także, no cóż, rozpakujemy sobie. Dzisiaj troszeczkę w innym wydaniu to nagrywane. Nie wiem, czy to będzie w sumie fajne wydanie, czy nie. Akurat tak nagrywam, no ale muszę tak nagrać, ponieważ na chwilę obecną nie mam możliwości, ponieważ mój aparat się rozładował całkowicie. I trochę by zajęło, żeby się załadował i ogólnie problem z kartą pamięci jeszcze i tak dalej, ale to mniejsza z tym. Słuchajcie, paczuszka nasłana na moją skrzynkę pocztową, oczywiście adres macie w opisie, jakby ktoś coś chciał wysłać. Sporych rozmiarów paczka, waży 2,5 kg, nadesłana przez Maksymiliana z Leszna. Także super, wielkie dzięki i oczywiście przechodzimy do rozpakowania. Mam oczywiście swój nowy nóż, tak się prezentuje, taki wyborny. Okej, dobra, rozpakujmy, słuchajcie. Tutaj mega ostry jest ten nóż. Zobaczymy, co tu ciekawego się znajduje. Może jakiś serniczek? Myślicie? Jakby to otworzyć? Słuchajcie, może odkroję po prostu całość tutaj tego... do pakowania, co by było widać wszystko. Okej. Mamy ulotki, super ekstra. Mamy papierki. Mamy czapkę z daszkiem. Rozwiń skrzydła, Leszno. Czyli w sumie, chociaż wiecie co, ja może tutaj przesunę to wszystko tutaj na bok. A będę wam pokazywał, co jest po prostu w paczce, tak żebyście mogli w sumie widzieć to w miarę lepiej. Więc to damy sobie na bok. No i oczywiście tutaj będziemy pokazywać. Więc czapeczka z Lesznem, czyli bardzo lokalny produkt. Następnie mamy takie coś, nie wiem co to jest. Takich zawijasków mamy tutaj kilka, więc ciężko powiedzieć, co to może być. Pieczołowicie zatkane w sumie. O, jest jakaś puszka. Czyżby czarna woda? Oczywiście, że czarna woda. Dziękuję bardzo za czarną wodę. I to bardzo dobrze zabezpieczoną tą czarną wodę. Następnie mamy list. Ten list ja przeczytam sobie ogólnie w sumie później, ponieważ tu jest prywatny napisane, więc no, przeczytałem prywatnie. Mamy kopertę z adresem do Maksymiliana, czyli podejrzewam, że muszę się podpisać i mu coś odesłać. Następnie co my tu znajdziemy? Czyżby kolejna puszka czarnej wody? No nie mówcie, że... O! To jest coś innego! Co to może być? Co to jest? Zakładam, że jakiś dżemor. Tak, to musi być dżem. Wygląda mi jak własnej roboty dżem, więc No dobra, okej. lećmy dalej. Następnie zajdziemy. Lokalne puzzle z Lesznem, patrzcie. Nieźle. Lokalne puzzle, mamy tutaj oczywiście Leszno, mamy Szybowiec, oczywiście jest i Żużel, no fajnie, czyli lokalne produkty też, bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Mamy coś takiego, nie wiem co to może być, więc co tego przyjdzie za chwilę. Słuchajcie, coś co się przyda, maj, proszki do pieczenia i cukier wanilidowy. Bardzo dobrze, słuchajcie, będziemy robić jakieś wypieki, jeszcze nie wiem co dokładnie, ale będziemy robić. Następnie mamy magnesik na lodówkę. W sumie chyba zacznę zbierać tak jak szafa, magnesik na lodówkę, mamy tutaj magnesik z Lesznem, więc fajnie, okej. Okay. Faktycznie lokalne produkty, ojej, coś nam tutaj wysypało. Ale już to ogarniam. Słuchajcie, dostałem też bryloczek. Rozwiń skrzydła, Leszno. Nie wiem, czym jeszcze jest aktualnie rozwiń skrzydła Leszno. Czy to jakiś klub lotniczy, czy coś. Także to na pewno sobie popatrzę, bo jestem mega ciekawy. Co w tym Lesznie macie ciekawego? Bardzo dziękuję.
Byrloczyki oczywiście również uwielbiam. Mamy coś takiego. Przypinkę. Na przykład na karteczki tutaj. Też z Leszno. Rozwiń skrzydła. Przyda się, będę sobie na tym przyklejał, gdzie i jak mam stawiać odcinek. Słuchajcie, dostałem dwie smycze. Wow, niezły, powiem wam, że niezły zapas. Dwie smycze, dokładnie również www.leszno.pl. Także myślę, że całkiem dobre miejsce ma na odwiedziny w wakacje. Dwie smycze. My God, ile tego tutaj jest? Ale dostałem też coś fajnego. Wow. Dobra, tutaj jest ok. Wow. Patrzcie, Jacek Lewiński, leszczyńskie impresje, Leszno. No proszę, proszę. Oh my God, patrzcie, jakie El Clasico samochody tu mają. Szanowni Państwo. Wow, album poświęcony miastu Leszno. Wow. No powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Może sobie pooglądać. Słuchajcie, chyba faktycznie odwiedzę to Leszno. Bo dzięki temu albumowi faktycznie może zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. O, patrzcie, jakie fajne pałały. Pieseły. Oj, mamy tutaj. Tak, tam musi być jakiś klub. Klub lotniczy. Omega. No powiem wam, że jest tego tutaj sporo. Balony. Zawsze chciałem się przejść balonem, ale niestety nie było mi dane. Więc może kiedyś. Być może w Lesznie. Dobra, słuchajcie, obejrzę sobie to na spokojnie. Także jest tego trochę, bo widzicie, jest to grube. I słuchajcie, jeszcze jedno opakowanie tutaj. Ale co to może być? 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 Nie polecam otwierać śrubokrętem. Okej, okay, no ale mam nadzieję, że nożem jak najbardziej. Dobra. Skoro mam nie otwierać śrubokrętem, to znaczy, że tam musi być coś delikatnego. Okej. Okay. Więc postaram się jak najdelikatniej to zrobić. Tak, żebyście, wiecie, mogli to też zobaczyć. Żebym nic tutaj nie uszkodził, skoro to ma być nieotwierany śrubokrętem. Jest pieczołowicie zabezpieczone. O mój Boże! Przedstawiam wam jelonka. Tak, to musi być jelonek. Zresztą patrzcie na jego tyłeczek, jego ogonek. To jest bankowo jelonek. Różki. No jak nic, ale fajnie zrobione ogólnie. Z tekturki, fajnie posklejany. Nawet ma ciapki na zadku. Także to jest jelonek. Od dzisiaj to będzie mój towarzysz na nagraniach. Jelonek oczywiście. No jakby ja bym mógł mu dać na imię. Oczywiście, że Ryszard, także mam nadzieję, że Ryszard wam się podoba. Od dzisiaj to jest jelonek Rysiu, który będzie mi towarzyszył na nagraniach. Także cóż, słuchajcie, wielkie dzięki Maksymilianie za taką wypasioną paczuchę, powiązaną też podejrzewam z twoim miastem, gdzie sobie mieszkasz. Na pewno postaram się odwiedzić, jak nie w te wakacje, to w następne. No i cóż, oczywiście do ciebie idzie list w przyszłym tygodniu. I cóż, do zobaczenia. Jeżeli oczywiście chcecie coś do mnie wysłać, to macie adres w opisie. Oczywiście, jeżeli chcecie sam autograf czy coś, to możecie oczywiście wysłać do mnie list i w nim zawrzeć znaczki i kopertę. Także cóż, dzięki wam za uwagę. Oczywiście mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się oczywiście podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i pa, pa.